Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Beholdera. Tym razem, po raz kolejny, robimy akcję z lajkami. 2500 lajków, odblokuję wam dzisiaj drugi odcinek Beholdera, tylko że muszę je nagrać teraz, w tej chwili, kiedy jest 14:26, więc być może, albo być może nie, pojawi się od razu, kiedy wbijecie, a być może chwileczkę później, ale dzisiaj w każdym razie. Do 20:00 myślę, max. Tak więc, kontynuujmy. Mamy teraz różne rzeczy do roboty, głównie mamy trzy questy. Marta zgubiła lalkę, już mi powiedzieliście, gdzie jest lalka, okej, dziękuję. Mamy też inne rzeczy. Co ukryte zostanie ujawnione, to chyba jest to, że sprofilowaliśmy Klausa Schimera, wydaje mi się? Chyba. A Louise Szpak poprosił mnie, abym znalazł dla niego kobietę, z którą mógłby się związać. I daliście mi też jednego tipa, że jest opcja łatwiejsza z tym i trudniejsza. Ale ta trudniejsza da nam lepszy troszeczkę profit. Tak więc, myślę, że pójdziemy opcją większego profitu, tak mi się wydaje. Dlatego też wróćmy do gry. I zobaczmy, co ja tutaj jeszcze mam do roboty. Widzę, że mam tutaj jakieś wiadomości, tak więc zobaczmy. Ministerstwo Prawdy, rosnące zainteresowanie książkami. Tak, dobra, to już wszystko czytałem i ten numer też już znalazłem. Powiedzieliście mi, że gdzieś w szafie jakby... O, że tutaj jest lalka, tu jest jakaś ukryta za drzwiami szafa, którą troszeczkę trudno momentami dojrzeć. No i mamy lalkę, dlatego możemy już naszej Marcie tą lalkę oddać. Tylko gdzie jest matka nasza? Znaczy, gdzie jest matka Marty? Gdzieś zdupcyła. Czyżby spała tutaj gdzieś? Ktoś tam śpi, halo. Jak przeszukam łóżko, w którym śpi moja żona, to znajdę moją żonę? Nie, jakieś straszne pierdoły. Dobra, muszę poczekać, aż wstanie w takim razie. Dobra, zobaczmy sobie, czy mam jeszcze cokolwiek jakby do sprofilowania, ale to nie muszę tam nawet wchodzić. Tutaj mogę sprofilować to. O ranku nie mam żadnych informacji. Tutaj jeszcze, dobra, to okej. To skoro i tak czekamy, aż się podzieją różne rzeczy, to zróbmy jakieś profile. Sprofiluj, dobra. Pani Ranek niech będzie. Obywatelka Rosa Ranek. Jezu, które to jest mieszkanie numer 3. Muszę te numery cholerne zapamiętać. Rosa Ranek zamieszkuje lokal numer 3. Jest kobietą, mieszka ze swoim mężem, jest kucharką. No i wiemy o tym, że jest kucharką i gotuje w chuj. Tak więc wyślij. Kontynuując. Mamy też naszego kolegę, nie, na pana Ranka nic nie mamy, ale mamy Aloizego Szpaka. Aloizie Szpak mieszka w mieszkaniu numer 2, muszę się upewnić, bo nie chcę czegoś spieprzyć. Mężczyzna mieszka samotnie, jest lekarzem i wiemy, że tutaj ćwiczy. Nie wygląda jakby ćwiczył, szczerze mówiąc, no ale cóż, trudno. Czy ktoś wstał? Tak, słyszałem dzwon. Więc ktoś już wstał, pogadajmy z żoną w takim razie. O co chodzi? Rozmawiają o lalce, znalazłem lalkę, biedactwo smutna, w kąt. Wytyfy. No przecież... O co chodzi? Rozmawiaj o lalce. Znalazłem lalkę, to daję Marcie. Aha, dobra. Muszę czytać te dialogi, będzie prościej, nie teraz. Porozmawiaj o lalce. Jak nazywa się twoja lalka? Naira? Tak, to już gadaliśmy. Dziękuję, tatusiu, wymyśliłam świetną zabawę. Tak, o tym już gadaliśmy, udało się punkty reputacji. Mówiliście mi też, żebym nie wydawał jak szalony punktów reputacji, ponieważ one się przydają w odpowiednich momentach, że możemy na przykład wykorzystać naszą reputację do zrobienia czegoś tam, a czegoś tam. Co pan sprzedaje? I tutaj właśnie radziliście mi, co bym na przykład zaopatrzył się w jakieś być może nielegalne rzeczy, które mogę potem jakoś wykorzystać, ale nie widzę tutaj czegoś specjalnie nielegalnego, szczerze mówiąc. Poza tym, że... Będzie nam potrzebna aspiryna, ale z tego co pamiętam, aspirynę można też jakoś dorwać gdzieś później. Dobra, samotność Aloizego. W ogóle nie mam już chyba z kim w tej chwili pogadać na żaden jakby sensowny temat. Mamy samotność Aloizego, ale to nam pani Rosa jest potrzebna. Rosa Ranek. Czy oni są w mieszkaniu, czy może wyszli? Są w mieszkaniu, dobra, okej. To tak na spokojnie oddalmy się i pogadajmy z nią, ponieważ powiedzieliście mi, że to jest ciekawy sposób. Rosa Ranek, dzień dobry. Porozmawiał o samotności. Nie zna pani może jakiejś porządnej kobiety dla doktora z podwójki? Mam siostrzenicę, która jest doskonałym materiałem na żonę. Mądra i piękna zupełnie jak ja za młodu. Niestety nie mieszka w naszym mieście. Mogę wysłać do niej telegram, żeby przyjechała do mnie w odwiedziny. Niech doktor przyjdzie do nas z wizytą, to mu ją wtedy przedstawię. Okej, dobra. To mamy już jakieś informacje w takim razie. Zapukajmy do naszego kolegi pana Szpaka. Mam nadzieję, że się zbytnio nie obrazi, że przeszkadzam mu w czymś tam. Możemy mu o kobiecie powiedzieć w tej chwili, w takim razie. Zobaczymy, co uda nam się jeszcze przekonać, znaczy wykopać. O, to chyba lepiej powiedziane. Dzień dobry, rozmawiam o samotności. Mam pan jakieś preferencje? Znalazłem kogoś dla pana. Kim ona jest?
To siostrzenica Rosy. Już nie mogę się doczekać spotkania. Wkrótce odwiedzi swoją ciotkę. To wspaniale, kamień serca. Wreszcie skończy się moja samotność. Okej. Okay. Robimy inne podejście niż poprzednio. Tym razem nie będzie pani z ogłoszenia. Zobaczymy, jak to się dla nas skończy. Ja jeszcze raz chciałbym zobaczyć, co dam radę wyszukać i przeszukać w tym mieszkaniu tutaj. No i przy okazji możemy jeszcze, kurde, kamerę jakąś zamontować. No jak już wziąłem te kamery, to je pomontujmy. I na Shimmerów, i na kogokolwiek, kto tam jeszcze będzie później mieszkał. To się nam wszystko może przydać. Przeszukajmy w tym czasie te przedmioty. Nie jestem pewien, czy... Wydaje mi się, że ja już w ogóle tutaj niczego specjalnego nie znajdę, póki tego nie zgłoszę tak naprawdę. Dobra, to zróbmy tego questa w końcu. Muszę zadzwonić do ministerstwa. Tak, i zgłosić wykonanie zadania. No i dalej się dowiemy, co tam się będzie działo. Wybierz numer, złóż raport. Ministerstwo, musicie eksmitować Klausa Shimmera. Dobrze, zapytaj o żonę. Co stanie się z żoną? Jego żona nas nie interesuje, załatwię sprawę tak, jak uznacie. Zapytaj o metody. Możecie porozmawiać, wystarczy, że się zgodzi. Wolelibyśmy jednak, abyście napisali raport związany ze złamaniem dyrektywy. Dobra, zakończ rozmowę, okej. To już wiemy, tamten sobie jara fajkę. W takim razie, czy są jakieś nowe dyrektywy ciekawe? Jabłka już tam były, przydałyby się nam jabłka, ponieważ musimy zacząć się bawić w blackmailing. Bez blackmailingu nie będzie za łatwo, ponieważ nie będziemy mieli chyba dostatecznych jakby środków pieniężnych. I na temat blackmailowania naszych tutaj przyjaciół i kolegów też pewne informacje od was dostałem. Tak więc wejdźmy tutaj jeszcze raz, zamontujmy kolejne kamery, żeby już mieć wgląd na teraz. Ponieważ wydaje mi się, że po remoncie kamera zostaje. Tak, dokładnie tak jak została ta jedna kamera po tamtym gryzipiórku pryncypałku, który tam mieszkał. Nie pamiętam już, jak on się nazywał. To mam nadzieję nie są Shimmerowie ci, którzy tutaj wracają. Czy tutaj jest jakaś... O, jest miejsce na kamerę, dobra. Ale jedynka, nie chcę jedynki. Jedynki nie będę instalował, bo to bez sensu. No zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj znajdziemy. Możemy im zawsze, wiecie, podrzucić już teraz coś, żeby ich zblackmailować, ponieważ oni nie mają chyba niczego nielegalnego. Znaczy, przepraszam, oni mieli te książki. I teraz te książki, mam wrażenie, już powinny się jakoś zrespić. Gdzieś tutaj, ale mamy tam jakąś kobietę do pogadania, więc zobaczmy w biblioteczce. To w sumie jest prawdopodobne miejsce, gdzie może się coś znajdować. Niebieski krawat. Mówiliście mi, że niebieski krawat mi się w końcu kiedyś przyda, dlatego zobaczmy ten niebieski krawat. Tutaj chyba się nic nie znajdowało, nie? Są nielegalne, kurwa, książki. Proszę bardzo. A poza tym chyba nic jakby super specjalnego. Mamy to na Klausa w ogóle, a na nią? To nie ta baba. Dobra. Pauza. I mamy... A czy na nią mamy ten sam dowód? Tak, mamy ten sam dowód na nią. Świetnie. Okej. Dobra. Sara Watermach. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapytaj, co tutaj robi. O co chodzi? Jestem siostrzenica ranków. Przyjechałem, żeby poznać pana doktora. Nie mam się gdzie zatrzymać, więc zamieszkam tutaj. Które mieszkanie należy do Lojzego? Nie mogę tak od razu wpuścić pani do jego mieszkania. Najpierw muszę z nim porozmawiać. Proszę nigdzie się stąd nie ruszać. A gdzie miałabym pójść? Przecież nie mam się gdzie podziać. O, bla, 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 bla. Ale kurwa problem. Anna Stein, czekoladowe cukierki. Rozmawiałam z sąsiadami, bardzo mili ludzie. Dowiedziałam się, że pod naszym domem często pojawia się człowiek w cylindrze. Nie chciałem cię obrazić. Jesteś mistrzem w psuciu nastroju. Tak, to już o orgazmach rozmawialiśmy w poprzednim podejściu. Perfumowane mydło. Potrzebujesz mydła? Czasem mam ochotę się przez ciebie powiesić. To jest naprawdę coś, co człowiek chce od swojej żony usłyszeć. Naprawdę. Dobra, okej, mam cukierki dorwać. Cukierki były też w jakichś innych miejscach chyba dostępne, z tego co pamiętam, ale już mniejsza. Dobra, możemy jeszcze kupić te dwie kamery. Czy oni tutaj teraz przyjadą? Jeżeli to oni, to nie będę się już bawił teraz w otwieranie tego. Ale... No to oni czy nie oni? Kto tutaj wyszedł? Klaus Shimmer, dobra, okej. Ale Klaus Shimmer, oni idą oboje coś zjeść, z tego co mi się wydaje. Dobra, albo wiecie co? Jebać to, anuluję to. Upewnię się, że idą na dół, a nie do swojego mieszkania. Mogę tutaj wyjść? Nie jestem pewien znaczku tej Marii, ale chyba idą na dół. Zniknąłeś? Zniknął, dobra, świetnie. Nie chcę za bardzo gadać z Klausem Shimmerem, ponieważ w pewnym stopniu obawiam się, że jeżeli będę z nim gadał, to troszeczkę zepsuję mój wielki... evil plan związany właśnie z eksmisją jego, że on jakoś się zorientuje, że się stanie to i tamto i że będzie nieciekawie. Zamontuję na razie te wszystkie kamery, zawsze jakieś dodatkowe profilowanie może się nam przydać, kiedy będziemy mieli totalny wgląd w to mieszkanie, ponieważ to jest w tej chwili nasz punkt jakby skupienia. Alojze Szpak, dobra, zatrzymaj go zanim wszedł do mieszkania, musiałbym pukać i tak dalej.
Na zewnątrz stoi jakaś kobieta. Mówi, że przyjechała do pana. Naprawdę to dziwne, ale sprawdzę, czego chce. Dobra, okej, tutaj mamy porobione, tamto mieszkanie okamerowane. Zobaczmy. Nasza żona dalej będzie o cukierkach gadać. Rozmawiaj o słodyczach, zapytaj, co się stało. Marta jest chora, a my nie mamy żadnych leków. No właśnie, zaczyna się. Troszeczkę aspiryny, stałam pół dnia do okienka, ale w aptece tylko po to, żeby dowiedzieć się, że bez recepty nie dostanę. Tak, tak, tak. To jest tutaj standard. Zapytaj, czego potrzebuję. Powiedz, zakończ rozmowę. Dobra, nie będziemy z nim gadali. Nie będę mu niczego zdradzał w tej chwili, ponieważ nie mam ku temu zbytniego powodu. Tamci to się już w ogóle kochają. I na razie w tej chwili nie mam za bardzo jakby co robić. Mogę wyremontować mieszkanie, żeby działać teraz troszeczkę na więcej frontów. To już jest pięknie okamerowane. Nowa dyrektywa. Napojów gazowanych nie można posiadać. To jest jakby, mam wrażenie, nowa okazja, żeby kogoś tutaj dojebać. Tak więc okej, czy ja mam coś nielegalnego w ekwipunku? Talia kardi kości. Nie, to nie jest nielegalne. To mogę sprzedać, szczerze mówiąc, bo na cholerę mi to teraz jest tak naprawdę. Co się tutaj dzieje? Mam pełny wgląd w wasze mieszkanie, skurwysyny. Zobaczymy, co tam zaraz będziecie robili. Myślę, że mógłbym posłać jakiegoś blackmaila na nich, ponieważ jeżeli uda mi się... Muszę się czymś bawić. Muszę... Wezmę spinera. Chociaż to jest troszeczkę głośne. Będę musiał się pobawić w blackmailowanie ich, tylko nadal zastanawiam się, jaka jest dokładna jakby zasada działania tego wszystkiego. Ale mamy też sprzedawcę, chodźmy do niego. Czy masz jakieś jabłka, drugi kolego? Na, nie chciałem zakończyć. Jesus, handel. Masz jabłuszka? Ma jabłuszka, proszę bardzo, idealnie. I teraz dowiedziałem się jednej rzeczy. Mogę też kupić aspirynę, chociaż aspirynę się też gdzieś da skądś ukraść, z tego co pamiętam. Dobra, mamy jabłko. U nich w mieszkaniu nikogo nie ma i nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni się podzieli. Chyba, że się schowali w jakichś miejscach, których ja nie widzę. A śpią, dobra, dobra. No mogę się domyślić, jest czwarta nad ranem, to pewnie śpią. Ha, mógłbym zainwestować w to mieszkanie. Spróbujmy, wiecie co? Spróbujmy troszeczkę jakby agresywnie grać. Mam co nieco czasu na chorobę Marty. Ważne jest to, żeby jakby jak najwięcej możliwie czasu poświęcać na wykonanie zadania, a nie wykonywać ich przedwcześnie, bo to pcha grę do przodu. Wynajmij Jonesowi. No tak. Szukam mieszkania na kilka tygodni. No okej, niech mu będzie. Niech się wprowadza. Dodatkowe profile, dodatkowe ewentualnie blackmaile. Być może gościu będzie bardzo, bardzo niepokorny i będzie robił dużo złych rzeczy. Tamci poszli na dół. Mogę wykorzystać w takim razie sytuację, otworzyć te drzwi i zobaczyć, czy dam rady... Czy ja mam ich jakoś mocno sprofilowanych? No coś tam na nich mam, ale zobaczmy jeszcze, co tu dam radę zrobić. Mamy Jonesa. Co mamy jeszcze tutaj? O, proszę bardzo. Do czasopism jakieś rzeczy, to na razie wszystko jest do tylko profilu. Oni siedzą w kuchni, więc na razie jestem bezpieczny. Szachy, okej. Okay. Kolejna rzecz profilowa. Muszę obserwować cały czas, czy oni tutaj nie przychodzą, a niedługo pewnie być może przyjdą. Może akurat w związku z opublikowaniem nowych dyrektyw pojawi się jakby coś nowego. O, proszę, proszę. Nie miałem chyba poprzednio... czekolada tutaj była? Czekolada może się przydać. Ponieważ miałem czekoladę wziąć, tabliczka czekolady... Nie, miałem cukierki. Cukierki dla córki znaleźć. Okej, okay, to się na razie nie przyda. Dobra, nic ciekawego. Byle ci tylko rankowie tutaj nagle nie przyszli, to będą ustawione. Ale wydaje mi się, że nie zmierzają tutaj na razie. Za chwileczkę trzeba się będzie też pobawić w jakieś działanie z shimmerami. I ja myślę, że... Cóż, no bo... Jak już jakby zrobię jedną rzecz, to nie mogę potem wykorzystać tego samego do złożenia raportu. Jakoś będę musiał Klausa Schimmera w końcu wywalić. Ale mam na to w cholerę czasu. 219 godzin to jest w cholerę czasu i ja powinienem wykorzystać jak najwięcej tego czasu. Mamy tutaj pana Jonesa. Pogadajmy z nim. Dzień dobry, przedstaw się. Jestem Jones Niedodupny. Czyli taki homo... Homo... tego... homopata? Nie. Homofob, bo niedodupny. Bosman na barce węglowej numer bla bla. Przygotowuje się właśnie do długiego rejsu. Płyniemy za granicę na czas szkolenia. Będę mieszkać w pana kazamatach. Co to za szkolenie? Obowiązkowe dla wszystkich wyjeżdżających służbowo za granicę. Chodzi o szkolenie antypropagandowe. Jest pan sam? Tak, mieszkam sam. Zapytaj o rejs za granicę. Wkrótce pan wyjeżdża? Tak, niedługo wypływam. Barka jest już gotowa. Czekamy tylko na szkolenie załogi w Komitecie Spraw Zagranicznych. Dokąd płyniecie? Nad Morze Neola, był pan w Shir. Nie, to miasto, największe portowe miasto handlowe. Od ponad 10 lat mają autonomię. Zawiniemy do portu na tydzień, żeby rozładować węgiel i się zabawić, a potem się zobaczy.
No dobra, okej. Okay. Drogi panie kolego, mam nadzieję, że ty teraz pojedziesz gdzieś sobie tam na jakieś szkolenie, a my przejrzyjmy ci mieszkanie w takim razie. Zobaczymy, czy gościu ma jakieś rzeczy, o których jakby obecności on wolałby, żebym ja się nie dowiedział. Tak, ewidentnie gdzieś teraz jedzie, więc ja mam czas. Jeansy, okej. Okay. Ktoś z was mi powiedział, że jeansy będą nielegalne w późniejszym etapie gry, więc... Ale na razie nie będę ich zabierał. Tytoń, sól, zegarek... Zobaczmy, na razie nie jest aż tak źle. A może muszę poczekać parę dni i dopiero on wtedy będzie miał jakby nielegalne rzeczy u siebie, bo na razie to, co trzyma, to i jeszcze jest legalne. Wiadomo, jak to bywa. Wraz z publikowaniem nowych dyrektyw czasy się zmieniają. Dobra, mamy talię kart. Mamy rozbitą butelkę. Talię kart mogę mu w sumie zajebać, co za problem. I chodźmy jeszcze tutaj. Zawsze mógłbym mu tu jeszcze kamery zamontować. Mam jakieś w ogóle? Mam jedną jedynkę. No mogę kupić ich więcej zawsze. Teraz gram na maksymalnym odzumowaniu. Zrobiłem się trochę inteligentniejszy. O, proszę. Zakazany przedmiot, panie kolego. Zobaczymy, czy jeszcze więcej będziesz miał w swoim tutaj jakby... kalendarzu mienia przejebane. Ponieważ chciałbym go poszantażować troszeczkę, znaleźć kolejne dowody. A może jeszcze jakoś go dojebać. Dobra, tu mamy to, tu mamy to. Przydałoby się go troszeczkę poobserwować, tylko ku temu kupiłbym ze dwie takie kamery i zamontował w jakichś takich strategicznych miejscach. On na razie tutaj do tego mieszkania się nie wybiera, ponieważ pojechał sobie do roboty, czy tam gdzie. A jeszcze tutaj zamontuję trójeczkę. Będzie wygodny podgląd i póki jeszcze Shimmerowie nie wrócili, to ja bym zrobił... O, bang, bang, bang. Mamy coś na temat Sary. Wejdźmy do mieszkania i podrzućmy tutaj do telefonu na przykład jabłko i spróbujmy posłać im blackmaila. To będzie dobry pomysł, przeszukajmy to. Możemy im tutaj wdupić jabłko, ponieważ jabłka są zakazane. O, bang, bang! Jak to się stało, proszę państwa? Macie jabłko w mieszkaniu. Jabłko jest w chuj zakazane. Oj, chyba muszę na was napisać. Znaczy, chyba muszę na was donieść, gnojsztajny. Klaus Szymie chce ze mną gadać. Ja z nim nie będę gadał, tak z dobra i kultury osobistej. Ale w takim razie zobaczmy, co możemy tutaj jeszcze zrobić. No możemy posłać tego blackmaila, to jest zawsze dobry pomysł. Szantaż do Klausa Schimmera, zamieszkuje jedynkę. A właśnie, dyrektywy. Jabłka 6040. 1 września, tak, wszystko na razie. Znaczy, te są jeszcze z 1 września. Co mieliście dyrektywy numer 1. No tak, dlatego tutaj teraz wrzucę na przykład jabłuszko. Wyślij. Dobra, to samo, wydaje mi się, możemy posłać na Marię Schimmer. Złamaliście dyrektywę numer 6040 z dnia 1. I też mogę jej tutaj wrzucić w takim razie to jabłuszko, dokładnie. Ponieważ jak są dwie osoby w mieszkaniu, znajdziemy tam jakąś rzecz, to możemy jedną i drugą osobę za to dojebać. Co my mamy tutaj? Aloyze Szpak ma do nas jakiś biznes, zobaczmy. Zapytaj się, czego chcę, jak mogę ci pomóc? Mam... choroba Marty. Ja w ogóle się zastanawiam, jaki sens ma poświęcanie czasu na te rzeczy dla Marty, skoro ona i tak zachoruje, ponieważ poprzednio dałem jej jeden lek, tam drugi lek, a ona i tak potrzebowała doktora i tak potem umarła, więc czy jest sens kombinować jej aspirynę? Ha. O, już się postanowili pobrać. Świetnie, Aloyze się żeni, wyobraża to pan sobie. Z myślą o naszym miodowym miesiącu kupiłem. Czy czas leci? Nie, czas się na dialogi zatrzymuje. Okej, okay, dobrze, to mogę w spokoju je czytać w takim razie. Kupiłem już bilety na rejs po południowym wybrzeżu i to wszystko dzięki panu. Mam do pana jeszcze jedną prośbę. Chciałbym dać Sarze jakiś prezent, ale nie znam jej zbyt dobrze. Nie wiem nawet, co lubi. Mógłby się pan popytać ludzi i dowiedzieć tego dla mnie? W porządku! Będę dłużnikiem, poczęstuję pana kawałkiem jej zapiekanki z drobiowymi podrobami. Jest przepyszna. Okej, okay, dobra, to już jest coś. O co chodzi? Atrakcyjna oferta. Mam propozycję. Mamy ciężkie czasy, wszyscy starają się jakoś przeżyć. Mam towar konserwy rybne. Pan tu wszystkich zna, znajdzie mi pan kupca na te puszki, to dobrze panu zapłacę. Zapytaj o jakość. Co to za konserwy? Dobre czy zwykłe błoto? Najlepsza jakość, pani! Importowane z zagranicy! Będą się sprzedawały jak świeże bułeczki. Niestety nie mogę sprzedać ich na rynku, muszę pozbyć się ich po cichu. Znalazłem je w ładowni, walały się bez właściciela. Na barce obowiązuje zasada, że jak coś nie jest przybite gwoździem do pokładu, to jest niczyje. To zabrałem tyle, ile udało mi się unieść. No dobra, zgódźmy się w takim razie, spróbuję sprzedać. To jest skrzynka z 50 puszkami. Jedna puszka kosztuje $60. Na rynku można sprzedać taką za 100. To oznacza, że koszt skrzynki to 30. To znaczy 3000, wait. A nie 5?
Płaci mi pan 3000 i sprzedaje całość. Wszystko, co zarobi pan ponadto, idzie do pańskiej kieszeni. Idzie do pańskiej kieszeni. Prawda, że świetny interes? Aha, okej, okay, dobra, czyli dostaliśmy konserwy, 50 puszek, zakończ rozmowę. I gdzie ja dokładnie, jak mam to spylić? Dobre pytanie. On teraz wykonał jakiś telefon. O, zrzucili chyba ten. Zrzucili chyba hajs do koperty, tak mi się wydaje. Ha, ha, hi, hi, hu, ha, ha. Wypierdalaj, Alojzy, chcę kwiatka przeszukać. Dam radę się jakoś dobrać? Tak, mogę perspektywę sobie przesunąć, mamy kwiatka. Czy oni tutaj teraz zrzucili mi 2000 piękne? A proszę bardzo, jedne i drugie, dziękuję. 8000. No i są poszantażowani, nowa dyrektywa. Co my tutaj mamy? Jeansy, o właśnie. Napój gazowany tamten kolega już miał. Do Jonesa bym w tej chwili tutaj poszedł bardzo chętnie, ponieważ on miał jeansy. Ty kurwa, choroba Marty. Potrzebuję aspiryny. Panie Alojzy, tu jest pan Alojzy Szpak. Pogadajmy z nim. Ziomek, masz aspirynę? Dzień dobry, czy może pan aspiryn? Nie rozumiem, dlaczego wszyscy tak... Aha, on nie może. Nie mam pozwolenia. No dobra, okej, okay. Ale jak już mówiłem, mam wrażenie, że ten lek nie ma większego sensu, ponieważ ona i tak zachoruje i tak będzie potrzebna tak naprawdę interwencja taka szpitalna z panem doktorem. No on leku nie da, ale trudno, dobra, okej, okay. Zaryzykujemy, ponieważ zawsze jest perspektywa, że skończymy tą grę bez Marty. Trudno, takie będzie wtedy życie. Czekajcie, czy tutaj jeszcze dalej da się wejść, czy tutaj jest ten ziomek? Tak, on, aha, tam jest pralnia jeszcze, okej. Okay. Dobra, muszę sobie ten znaczek zapamiętać. Wbijmy do niego do mieszkania, on tam się teraz myje, pierze, cokolwiek tam robi, chociaż oni chyba mają swoje łazienki. Zobaczmy jego szafę w takim razie. 2 godziny na to, dobra. O, proszę bardzo, jeansy! W sumie, mogę zabrać te jeansy, ponieważ dowód już zebrałem. Mogę te jeansy zabrać, ponieważ to jest bardzo fajny jakby element szantażu, ponieważ mogę jeszcze komuś podłożyć te rzeczy. I za to wszystko ich po prostu spisywać. Sól. Sól, zegarek, tytoń, nie, są pierdoły. Chociaż kto wie, może kurwa na przykład sól zdelegalizują, kto wie. A bo tylko pieprz jest prawilny, a reszta to wiecie, to jebać. To na śmierć tylko. Dobra, mamy gościa, nie zdążymy już z aspiryną, ale jebać tą aspirynę w takim razie. Butelka, coś tam, dobra, są pierdoły. Czy ja to już przeszukałem właśnie w tej chwili? I teraz popełniam duży błąd? Tak. Dobra. Póki jeszcze... O, ten już tutaj zaczyna wracać, więc wypierdalam. O! Dobra, mamy kolejną rzecz do profilu. A, zdążyłem wypierdolić na czas. Dobrze, że pamiętałem, że jak on wejdzie drzwiami na dole, to się pojawi w drzwiach u góry. Więc warto zawsze mieć to na uwadze. Okej, okay, dobra, mamy jeszcze tego kolegę. Czy on ma coś fajnego na przykład, co mógłbym... Rozmawiać o konserwach. Czy pan sprzedaje? A mogę ja sprzedać te konserwy tak po prostu? 3 kafle. 2100 za jeansy, ale to jest za dobra rzecz, żeby to, wiecie, a żeby to jakoś, sprzedajmy tą whisky w ogóle, sprzedajmy te konserwy, a jebać, zobaczymy co się stanie, miałem sprzedać, to sprzedałem. Może się nie będzie dopytywał o ten hajs, będzie wygodnie. Dobra, Patryk Stein, tak tato, zapytaj co się stało, muszę porozmawiać. Mam dziewczynę, chciałbym ją gdzieś zabrać, przyjechali aktorzy, chwila kim jest dziewczyna, aha, dobra, 550 dolarów. Dobra. Odłóż decyzję na później. Mam mnóstwo na głowie. Co to jest schadzka? Aha, to jest dla syna. Dobra, jebać. Tutaj jest z tymi. Rozkaz ministerstwa. Tutaj mam jeszcze dużo czasu. Rekonesans. A w ogóle co tam z naszą córką? Żyje? No chyba żyje. Tak mi się wydaje. Dobra, to podziałajmy w takim razie w tej chwili jeszcze troszeczkę. Co mamy tutaj? Możemy sprofilować pana tutaj, w mieszkaniu numer 4. Mieszka Jones niedodupny. On jest mężczyzną, mieszka samotnie i jest bossmanem. No i tutaj mamy na niego parę rzeczy i od razu możemy mu blackmaila posłać, ponieważ mamy tutaj już jakieś na niego dowody, tak więc to będzie w porzo. No i panie niedodupny, przykro mi, ale dostanie pan mały wpierdol. Za co tym razem go zgłosimy? No powiedzmy, że za jeansy. To jest ta najnowsza, 6045 z dnia 5 września. No i proszę pana, macie przejebane, bo macie jeansy w domu. Nie chcę na razie go szantażować za tamte rzeczy, ponieważ chcę mieć zawsze jakąś opcję wywalenia go z tego mieszkania, jeżeli będzie taka konieczność. Czy ja gdzieś pobiegłem, czy... Nie, dobra, siedzę dalej przy biurku. Mogę jeszcze kogoś tutaj sprofilować chyba. Czegoś jeszcze o Klausie dowiedziałem, że gra na pajaninie.
Chociaż mam wrażenie, że jeszcze więcej rzeczy się o nim możemy dowiedzieć. Tyle kamer zamontowanych, to mogę obserwować teraz jego zachowania. Pogadajmy z naszą żoną. O co chodzi? Rozmawiaj, zapytaj, co się stało. Marta czuje się gorzej, aspiryna nie pomogła. Aha! Widzicie, kurwa? Nawet jej nie dałem tej aspiryny, a ona już nie pomogła. Dobra, mamy znaleźć lekarza. Ty nie możesz zabrać córki do przychodni? Cholera, oczywiście musiało mi coś dingnąć. A nie możesz zabrać... Tak, to już wiemy, że... No, że jest beznadzieja. Dobra, lekarz dla Marty jest nam w tej chwili w takim razie potrzebny. O Boże, Boże. No dobra, okej. W takim razie ten tutaj chyba pójdzie teraz zrzucić hajs. My wykorzystajmy sytuację, żeby wbić do nich do domu, ponieważ ich tam w tej chwili nie ma i podrzucić im jakieś rzeczy do szantażu. Trzeba ich troszeczkę poszantażować. Ten zrzuca hajs do kwiatka, świetnie. Przeszukajmy telefon. Jest najbliżej drzwi, najszybciej stamtąd spierdolę, jeżeli będę musiał szybko uciekać. Jabłuszko... Wait, znowu możemy ich o to jabłko dojebać? Serio? To już mamy, dużo rzeczy tutaj się znajduje. Wait, dobra, nie, to tylko nasz syn przyjechał. To możemy w takim razie im coś teraz podrzucić. Możemy im podrzucić na przykład dżinsy. Ich za te dżinsy w tej chwili zblackmailować. Mogę w takim razie i to im teraz zabrać tak naprawdę. I kurde, mam kolejne hajsy tutaj w tej chwili. Czy u góry ktoś się znajduje? Zobaczmy. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że pojechali. Tak, dokładnie. No to halo, przeszukajmy to. Muszę tego lekarza znaleźć, muszę o tym w chuj pamiętać. To będzie ważne pogadać z Aloizem. Żeby on ją przebadał i żebym wtedy ja pogadał z nim z powrotem. Tutaj nie ma niczego nielegalnego, ale... Mogę im, kurde... Nie mogę im tego zrzucić? Czemu? Halo, czemu nie mogę im czegoś tutaj zrzucić? Dobra, tutaj? Może nie mogę, bo to jest regał po prostu. Dobra, jest pan Ranek i on w tej chwili nie wie, co tam chce robić. O Boże, tu jest kurwa przycisk połóż, jestem debilem. Dobra, on idzie na fajkę. Fajkę się pali na korytarzu z tego, co mi się wydaje, więc zrzućmy im tutaj szybko jabłko i dżinsy. Jedno i drugie to zakazane przedmioty, których posiadać. Co pan robi? Chce pan coś... Co? O! Kto na mnie najechał? Czemu tu policja przyjechała? Wykonywałem swoją pracę. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zasługi, jestem przekonany, że... O! Ty, czemu tam policja przyjechała w poszukiwaniu mnie? Przecież pan Ranek mnie nie znalazł. Oho, ho, 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 ho. Tutaj mamy dwa dowody na nich. Ale wiecie, to jest taka kwestia. Mówiliście mi też, że lepiej... Lepiej jakby schadzka. No dobra, dla syna hajsu nie dałem, ale taki był plan, nie bać tego syna mojego. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy pana Aloizego doktora, trzeba z nim w miarę pogadać, ale też żeby troszeczkę poczekać. Co mamy tutaj w ogóle? Po raz pierwszy od 3 lat do naszego prowincjonalnego miasteczka przybyli utalentowani artyści i zostali wygwizdani. Sztuka o miłości i pokoju została zdjęta z afisza, bo robotnicy nie chcieli oglądać historii o miłości i trudno ich było za to winić. W życiu robotnika nie ma miejsca na wzniosłe uczucia. Jest tylko praca i sprzeczki w stanie i stanie w kolejkach. Towarzysze, nie pozwólcie, by ta niewolnicza praca odebrała wam wrażliwość. Idźcie do teatrów. Dobra, okej. Okay. Skupienie w takim razie. Widzę, że do mieszkania Ranków lepiej nie wchodzić i lepiej z nimi jakby się nie awanturować, ponieważ teraz niewydawanie punktów na te jebane kamery mnie troszeczkę uratowało. Ja się pytam, gdzie jest pan doktor Aloizy, chociaż mam jeszcze troszeczkę czasu. 28 godzin, żeby z nim pogadać, ale mogę w tej chwili troszeczkę dokonać tutaj blackmailingu na państwie... No wiecie, na którym państwie. Mogę poszantażować na przykład Klausa Schimmera z mieszkania numer 1. Za co ja go mogę poszantażować? Mogę jeszcze co najmniej 4000 z tego mieszkania wyciągnąć. Tak więc, gdzie są dżinsy? Dżinsy to jest 6045 z dnia 5. No i teraz po prostu bierzemy i te dżinsy tutaj wrzucamy. Bang, bang! Kolejny szantaż. Bo fajnie by było, gdyby mi nie usuwało tych wszystkich rzeczy, żebym nie musiał tego znowu przeklikiwać. No ale spoko. A nie, teraz co innego, teraz jabłko. Ja ich już nie szantażowałem o jabłko? Wydaje mi się, że tak, no ale... No ale nie wiem, zobaczymy, jakie będą konsekwencje tego. Opublikowano jeszcze nowszą dyrektywę. Ja pierdolę! Te zagraniczne nagrania, przecież ten, znowu ten Jones miał te nagrania zagraniczne. Ja pierdolę, ale będzie szantaż srogi zaraz. No dobra, spróbujmy go jeszcze raz w takim razie o jabłko. 6040 z dnia 1 września, no i wrzućmy tutaj to jabłko. Zobaczymy, czy to w ogóle podziała, czy może ja dostanę jakiś wpierdol reprymendy. W ogóle jest troszeczkę po pierwszej, zobaczmy, czy czas leci jak profiluje.
Znaczy na przykład szantażuje. Spróbujmy tego. W mieszkaniu numer 4 mieszka ten cały pan Jones i na pewno mogę go jeszcze o tą Coca-Colę zaszantażować, ponieważ miał jeszcze więcej nielegalnych rzeczy. To jest 4-4 z dnia 4. I mogę w tej chwili mu to tutaj wrzucić. Tak, tak. Okej, okay, dobra. Oni teraz powinni być zaszantażowani jak skurwysyn. I sporo hajsu mi dać. Mamy pana doktora. Zapauzuję sobie, żeby dowiedzieć się, ile mam jeszcze czasu. I to cały czas badać i cały czas mieć na to oko. Żona twierdzi, że tabletki nie pomagają. Tak, muszę znaleźć lekarza. To pewne. Niedodupny zaoferował, zapłaci mi za pomoc w sprzedaniu jego konserw. A co jeżeli ja bo on powiedział, że ja będę musiał mu 3 kafle oddać. No i to, że teraz sprzedałem za 3 kafle, to będę musiał mu wszystko oddać, więc po prostu nie będę z nim gadał, on i tak się wynosi. Powiem, że zgubiłem. Dowiedz się więcej o Sarze, to też jest całkiem ważne, żeby się o niej więcej dowiedzieć. Tak więc, dobra, leci hajs za te rzeczy. Czy ja tutaj mogę kupić coś interesującego, coś takiego do podrzucania? Z Klausem nie chcę gadać, a co jak on mi na przykład powie: panie, kurwa, ja już nie mam pieniędzy na te pana blackmaile, wypierdalam z tego mieszkania. Mogę konserwę za 9 koła odkupić. Lepiej tego nie będę robił, ani postaram się, żeby tego przypadkiem nie kliknąć. Masz pan w ogóle cukierki na przykład? No chyba miał cukierki. To mógłbym dziecku kupić, o właśnie, za 30 tam cent dolarów. Bo pan Jones niedodupny wyszedł, dobra. To wbijmy mu do mieszkania. A nie, on poszedł do kwiatka złożyć hajs. Dobra, idzie czytać. To się dzieje w mieszkaniu. Ile tutaj hajsu dostaniemy w takim razie? Ha, 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 bitch, 3000. Mamy już 15, zbliżamy się do tej ważnej liczby 30, o której sami wy mi mówiliście. Lokator zignorował list z szantażem. Tylko kurde, który lokator, który list z szantażem, bo ja nie wiem. Ha, bo ja o chwilę już tego hajsu nie zbierałem. W takim razie wydaje mi się, że nie mogę, że to przez to, że tym znowu jabłka podrzuciłem. Nie mogę ich jeszcze, że to mi się tutaj pojawia, ale nie mogę ich jeszcze raz jakby zaszantażować o to samo, bo ten szantaż po prostu zignorują i jeszcze potem ja będę miał jakiś wpierdol. Ale muszę sobie zapisywać, za co wszystkich szantażowałem. Tego zaszantażowałem już za dżinsy, to tą też mogę w tej chwili jeszcze raz za dżinsy, czyli pani Maria Schimmer złamała dyrektywę jeansową 6045 z dnia 5. No i proszę bardzo, na dowód jeansy wyślij. List z szantażem, czekaj na odpowiedź. No dobra, okej, to czekamy w takim razie na wiadomość. O, mamy kolejną rzecz o nim. To możemy go w sumie teraz sprofilować jeszcze bardziej. Lekarz dla Marty 16 godzin, dobra, cały czas trzeba badać. Mieszkanie numer 3. Tak. Tego pana sobie jeszcze sprofilujemy. Klausa mamy. Nowa rządowa dyrektywa. Mieszkanie 1. Mężczyzna. I Maria Schimmer. Zawód. Kurwa, kim on był? Sprzedawcą tytoniu. Dobra, mamy 2 kolejne rzeczy na jego temat. Kolejne dolany do naszej kieszeni. Aloizy, no kurde, no poczekam jeszcze troszeczkę, poczekam, mając nadzieję, że zdąży, bo się troszeczkę boję, ale hej. Aha, oni już się zaprogramowali, że idą do placy, bo mam zrobić ten rekonesans, ale oni zdążą wrócić. To nie jest jakaś wielka, bo mam się dowiedzieć czegoś do tej siostrzenicy, o tej żonie. Lokator spełnił żądanie, o proszę bardzo. Czy to w takim razie oznacza, że tutaj mam kolejny hajs w doniczce? Tak, już leży. Muszę sobie zrobić listę, kogo za co oszantażowałem, ponieważ troszeczkę nie pamiętam. Chyba dosłownie obejrzę to nagranie sobie jeszcze raz w tej chwili i zrobię jakąś listę na kartce, żeby nie marnować czasu na szantażowanie o te same pierdoły jakby jeszcze raz. Dobra, panie Patryku Sztajn, czego chcesz? Co się stało? O Boże, znowu hajs. 15 tysięcy, nie? Ja nie mam... nie mam 15 tysięcy. Nie mam 15 tysięcy i przykro mi, do wyrzucenia jeden krok, więc wiem, że będę musiał zapłacić troszeczkę hajsu za to, ale zobaczymy, jak to się skończy. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Jest dość stresujące granie w tą grę, to muszę przyznać, ponieważ bardzo dużo rzeczy się naraz jakby wrzuca. Niepotrzebnie może zaczynam aż tyle rzeczy. No ale zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić i do zobaczenia następnym razem w kolejnym, który być może będzie jeszcze dziś. 2500 lajków. Trzymajcie się i hej!